Ni to jesień, ni to lato, ciąg dalszy ludowych podań. Wrzesień. Nazwa pochodzi od kwitnących w tym czasie wrzosów. Niedawna źleń lasów ustępuje miejsca różnobarwnym kolorom drzew, wśród których kryje się teraz urodzaj grzybów. Na polach dymy palących się ognisk przypominają o wykopkach, a sady i ogrody o dojrzewających owocach zakwitają wrzosy, a dojrzewają żurawiny i orzechy laskowe. Promienie słońca tańczą w gałęziach drzew, złocą jabłka i gruszki, winogrona nabierają kolorów, zakwitły dzikie zimowity, w kwiatach na włoci uwijają się pszczoły i motyle. Czyżby one wyczuwały nadchodzącą jesień, która powoli zająć chce miejsce odchodzącemu latu? Wielkim zdarzeniem września są odloty ptasie, sygnał zamknięcia pewnego etapu życia i pracy, swoiste memento mori ziemi. W tym miesiącu pola i zagrody pustoszały. Zbierano ostatnie plony, zagony zaorywano, w sadach zrywano dojrzałe owoce. Wcześniej jednak należało zasiać zboże o zimę. Rolnicy starali się rozpocząć jesienne siewy przed świętem narodzenia Najświętszej Maryi Panny, które powszechnie nazywano Matką Boską Siewną. Przypadało 8 września. W tym dniu należało zasiać choćby niewielki kawałeczek pola, aby zapewnić sobie jej błogosławieństwo. Gospodarz zawsze rozpoczynał siew, rzucając pierwsze garście ziarna na znak krzyża. W tym czasie zbierano również wszelkie zioła i kwiaty ogrodowe. W nocy z 22 na 23 września następuje koniec lata i początek jesieni, czyli tak zwana równonoc jesienna. Dla naszych przodków jasne było, że czas równowagi między dniem a nocą to dobry moment, żeby wyrazić swoją wdzięczność za każdą dobrą rzecz, którą przynosiły minione miesiące. Wierzono, że w czas równonocy wszystko zapada w sen i Ziemia rozpoczyna swój kilkumiesięczny odpoczynek, by wiosną znów odżyć.